Witajcie w Szwajcarii Saksońskiej. Dzisiaj zwiedzamy Basteji. Krótka, dwugodzinna trasa. W najbardziej pocztówkowym miejscu w regionie. Zapraszam. Zanim przejdziemy do creme de la creme, garść przydatnych uwag. Przyboczny parking ma swoją pojemność. Warto zatem być wcześniej albo korzystać z parkingu oddalonego o 3 km i przybyć na miejsce autobusem. Kolejne 500 metrów trzeba zamknąć oczy i przejść obok straganów, kas i durnostojek. Najważniejszym punktem jest ten oto nader przecudnej urody 150-letni mostek i widoczek. Jest też parę punktów widokowych godnych uwagi, ale już nie kolejki. Widoki rozciągają się na Łabę, twierdzę Königstein, formacje skalne Lilienstein i Pfaffenstein. Są też ruiny zamku, stąd Bastei, czyli baszta. Ale totalnie nie warte uwagi, a w dodatku płatne. Leniwy spacer schodową autostradą rozbudza nadzieję na jakiś efekt wow. Droga idzie dość ostro w dół. Ale te schody nie są zgodne z normami unijnymi. Prawidłowy chód po schodach. Ach, ci Niemcy, żartownisie. Niestety dalsza część drogi to nadal ciechocinek. Chociaż mapa wskazuje na dwa wodospady po lekkim przewyższeniu. Nie, Daniel wywąchał jaskinię. Andzioł, idziesz za mną? Wodospady to nie jest to, co tygrysy lubią nawet. Bo już jestem. A może będzie okazja nogi umyć. No chyba to. Trzymaj za mnie łyka. Był tam wodospad. Bardzo szczyczny, wiórzyckie, złote, skakały, niebieskie, piękne. Żoża pora lata. Zostawić was tu? Czekaj. Patrz jak ładnie. A mi się to podoba. Akurat ten, popatrz, nie jest takie instagramowe zdjęcie? To jest takie bardzo Lord of the Rings, jakbyś chciał. Ten odcinek trasy jest rzeczywiście uroczy i warto przebijać się przez wcześniejsze cepelie. Formacje skalne są przygotowane do przejścia podobnie jak poprzednie kawałki, ale mają swój monumentalny urok. No, jak się nie popsujemy, to co 60 chyba się damy radę tak łazić. Rozumiem atrakcyjność tego miejsca w 1814 roku, kiedy zbudowano tutaj pierwszą kuchnię wydającą posiłki, a w 1826 hotel. Wtedy to mogła być nie lada atrakcja. Ale teraz wiele innych miejsc wydaje się być ciekawszymi przyrodniczo i geologicznie, a z mniejszym czynnikiem ludzkim. Jeżeli można by coś na tej trasie zmienić, to spoglądając na mapę wbić się od razu w skały i pokrążyć między nimi. Jest tam bowiem kilka ścieżek wydłużających przyjemność poruszania się pośród skał. I co? Dwie dziurki w nosie i skończyło się. A jest ten, jest zameczek. Trochę słabo, nie? Nie, dobrze, jest dobrze.
A Franek tam jako parkingowy pewnie od każdego pozostu się ściąga, nie? Wyprawa się musi zwrócić. Ale jak się skupisz, ale po polsku karetka to brzmi troszkę tak jak bez sensu. A Krankenwagen to jest auto dla chorych. Czyli takie chore auto trochę nawet bezpośrednio tłumaczył.